Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Smalczu. To jest Smalczu analiza traileru i ja dzisiaj zapraszam Was do analizy traileru filmu Doctor Strange w Multiversum Obłędu, czyli Doctor Strange in Multiversum of Madness. Pierwsza scena, co się rzuca, widzimy oczy tego jegomościa, doktora Strange'a. I jedziemy dalej. Dalsza scena. Tutaj Strange pokazuje swój sen astralny. Właśnie porozrzucane kości, szkielety, aura śmierci taka. Schody do nieba. Wybuchy w kamatarz, jakieś tortury, jakieś monstra, ludzie spadający z nieba. I budzi się w łóżku na kacu. A co tam? Logo Marvel Studio. Strange manipuluje czasoprzestrzenią rzeczywistości. Nowy Jork. Kolega mnich, tak z nim rozmawia i też będzie pokazany w filmie. Reżyseria Sam Raimi. Tam była pokazana właśnie, ja pokażę. No właśnie, właśnie tutaj trzeba szybko to wyłapać. Czy to jest właśnie czerwona wieźma, czerwona magiczka, czerwona, nie wiem jak to nazywa, czerwona wieźma to brzydkie słowo, czerwona magiczka, tak to nazwijmy. No i właśnie multiwersa się otwierają. Tutaj jakieś przygotowania do wojny, czy coś, czy do obrony kamatarz. Jakiś minotaur. W tym roku wrota się otwierają. I tutaj takie kurde skrajne hardkorowe animacje niszczających się, kruszących się budynków. Tutaj zobaczyliśmy właśnie, że Strange w pewnym momencie jest zakuwany w kajdanki. A tam właśnie no i hardcore grafika, animacje, specjalne efekty, podział na cząsteczki atomu. A tam co było wcześniej, co go tam sądzili i przed oblicze kolegium jakiegoś poszedł w kajdankach, to byli iluminaci. O, fajnie.
No i git, tak, i git. Czyli walka międzywymiarowych czarodziejów już wkrótce w Chinach. To jakieś upiory, jakiś nekromanta. Także Doktor Strange Multiversum Obłędu. Zapraszam. Przepraszam za warczenie. Maj 2022. To byłem ja, czyli Malczu Mistrz, a to była Malczu Analiza Traileru.